imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam sprzed plebanii ewangelickiej w Katowicach we wtorek 18 maja. Zapraszam do wysłuchania haseł biblijnych wyznaczonych na dzień dzisiejszy. Są to słowa z psalmu 11 i wiersza 4. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. Oraz słowo nowotestamentowe z Ewangelii Łukasza z 24 rozdziału. Gdy Jezus zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Moi drodzy, myślę, że w życiu każdego człowieka są takie wydarzenia, które pamiętamy i będziemy pamiętać o nich do końca życia. Czy to matura, rozpoczęcie pracy, może egzamin magisterski. Te wydarzenia też zmieniły nasze życie. Może to było spotkanie z jakąś szczególną osobą, może właśnie dzień ślubu, a może spotkanie z Panem Jezusem. Pamiętamy o tych dniach, o tych wydarzeniach i nigdy o nich nie zapomnimy. Ciągle na nowo powracają w naszej świadomości i niejako nam towarzyszą. Psalmista Pański powiada, że Bóg pamiętnymi uczynił cuda swoje. Jakież to cuda uczynił pamiętnymi i chciał, żeby Izraelici pamiętali o nich po wsze czasy. Przede wszystkim to cudowne wyprowadzenie z niewoli egipskiej, wyprowadzenie na wolność, prowadzenie przez 40 lat i wprowadzenie do ziemi obiecanej. Pan Bóg nakazał wspominać zwłaszcza ostatni wieczór w Egipcie, kiedy spożywano baranka, którego krew chroniła Izraelitów przed śmiercią pierworodnych, kiedy anioł śmierci przeszedł przez Egipt. I do dnia dzisiejszego lud izraelski, lud Boży, zbiera się na wieczerzy paschalnej, podczas której syn zadaje pytania ojcu, dlaczego ten wieczór jest taki inny, i wtedy odczytywana jest historia uwolnienia z Egiptu. Pan Bóg, jak powiedziałem, kazał pamiętać o tym wydarzeniu, bo ono przypomina, że Bóg jest łaskawy i miłosierny. Ono uobecnia nieustannie Boże działanie i Boże uwalnianie. A zapytajmy, jakie cuda i znaki my mamy mieć w naszej pamięci? Przede wszystkim te dotyczące życia Pana Jezusa. Cudowne poczęcie, narodzenie z Marii Panny, ukrzyżowanie, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, które nie tak dawno wspominaliśmy. Ktoś powie, czy ukrzyżowanie i śmierć też jest cudem? Oczywiście, zbawczym cudem, cudem Bożego działania. Słusznie pieśniarz powiedział, gdy patrzę na cudowny krzyż, na którym skonał Książę Chwał, w pogardzie ziemskie skarby mam, miast pychy pokój dał mi Pan. I teraz przechodzimy do słów z Ewangelii Łukasza. Gdy Jezus zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Słowa Łukasza przypominają nam spotkanie Pana Jezusa z uczniami, którzy szli do Emaus. Pan Jezus rozmawiał z nimi w drodze. Ich serca pałały, jednak nie rozpoznali Zmartwychwstałego. Stało się to dopiero wtedy, gdy usiadł z nimi do stołu, rozłamał chleb i podawał im. Bo wtedy uczniowie przypomnieli sobie wydarzenie z czwartku, sprzed śmierci i pojmania Pana Jezusa. Ostatnią wieczerzę, kiedy Pan Jezus wziął chleb, łamał i dawał swoim uczniom, podobnie i kielich dawał im i zapowiedział, że to mają czynić na Jego pamiątkę. Ten ustanowiony przez Jezusa sakrament otwiera nam nieustannie na nowo oczy na łaskę i miłość Jezusa Chrystusa. Wiąże nas z Nim i zbliża do Niego. A czy oprócz sakramentu Wieczerzy Świętej
mamy jeszcze jakieś inne wydarzenia, o których powinniśmy w szczególny sposób jako chrześcijanie pamiętać? Myślę, że możemy tutaj spokojnie wymienić chrzest, zanurzenie w śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Może powinniśmy wymienić i konfirmację, czyli osobiste wyznanie wiary, ślubowanie wierności Bogu i Kościołowi. Może jeszcze jakieś inne, które mamy. Ale zapytam, czy o nich pamiętamy? Czy wspominamy? Czy świętujemy? Czy mamy to doświadczenie, że Pan Bóg jest dobry, łaskawy, pełen miłości? Zostawiam Was, drodzy, z tymi pytaniami. Jeszcze raz przeczytam te hasła biblijne dnia dzisiejszego. Pamiętnymi uczynił cuda swoje, łaskawy i litościwy jest Pan. Gdy Jezus zasiadł z nimi przy stole, wziąwszy chleb, pobłogosławił i rozłamawszy, podawał im. Wtedy otworzyły się ich oczy i poznali Go. Życzę błogosławionego dnia i błogosławionego czasu oczekiwania na zesłanie Ducha Świętego. Pan Jezus zapowiedział, że Duch Święty, którego On pośle, przypomni uczniom wszystko i wprowadzi ich we wszelką prawdę. Niech Duch Święty i nam nieustannie przypomina i wprowadza we wszelką prawdę. Amen.